cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Jakiś czas temu wspominałam Wam o nowej uprawie w naszym gospodarstwie, więc dzisiaj siejemy kukurydzę. Zakładamy poletka, a raczej poletko z firmą Vialan. Także tutaj część odmian za mną mamy już zasianych. Zaraz przejdziemy do maszyn i pokażemy Wam, jak będzie wyglądał zasiew w naszym gospodarstwie. Saw the part of you that only when you're older you see too, you see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through, it's gotta bleed through. You held the balance all the time that only blindly I could read you, but I could read you. It's like you told me, go forward slowly, it's not a race to the end. Like you showed, but be somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, and now you're making me nervous. Well, you look like yourself, but be somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, and now you're making me nervous. Siewnikiem ośmiorzędowym, więc teraz przejdziemy do kabiny ciągnika i pokażemy naszą perełkę. Jesteśmy już w kabinie ciągnika. Jest to ciągnik o mocy 240 koni mechanicznych, a za mną mamy wpiętego tableta, jest to iPad i wyświetlona strona główna aplikacji, jest to Klimat Field View, czyli aplikacja, na podstawie której będziemy mapować, obrazować nasze poletka. W tej chwili musimy dodać tutaj odmianę, którą będziemy w tym momencie siać, żeby było wszystko tak, jakbyś powinno. Bierzemy na wszystkie rzędy i tą odmianę poprzednią usuwamy, otwierdzamy i teraz będziemy z kolejną odmianę. Klikamy mapa i te kolorki to są wszystkie tutaj odmiany, które zostały już wysiane aktualnie. Mamy oczywiście tutaj podgląd na przykład na populację i wszystko mamy ładnie zobrazowane. Moim zdaniem jest to bardzo fajna aplikacja, która daje nam większy obszar badań naszych pól, większe możliwości, więc my w tym sezonie korzystamy z danej aplikacji i będziemy podglądać naszą kukurydzę na przestrzeni całego sezonu. And heart that I had, whatever I had, I finally sat alone, pitch black, flesh and bone, couldn't believe that you were gone. Well, you look like yourself, but you're somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, then now you're making me nervous. Well, you look like yourself, but somebody else, only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself, no, I hear someone else, and now you're making me nervous. Well, you talk like yourself.
17 odmian mamy już wysianych. Jak wspominałam na początku, jest to poletko firmy Wialan. Są ze mną przedstawiciele danej firmy. Paweł Józefczyk i Robert Mazur. Proszę Państwa, dzisiaj dla naszych pięknych dziewczyn, jak i dla Państwa, przywieźliśmy tutaj same perełki, jak i kilka nowości. Mowa oczywiście o odmianach kukurydzy, czyli to, co mamy najlepszego w swojej ofercie. Ja dodam, że są to odmiany w przedziale VO 250 i wyżej. Siejemy to po to, żeby wybrać takie naprawdę czołowe odmiany, żeby sprawdzić, jak ta kukurydza się zachowa tutaj na tych polach na ziemi zamojskiej. Zobaczymy, to pewnie nie ostatnie spotkanie na tych polach jeszcze. Nie ostatnie, postaramy się profesjonalnie poprowadzić dane poletko i wybrać te takie perełki odmianowe. Myślę Marlena, że one wybiorą się same tak naprawdę, bo, no w sumie tak. Bo jeżeli chodzi o ważenie, to już wiemy, że naprawdę będziemy chcieli tutaj przeglądać ważenie profesjonalnie z wykorzystaniem Field View, więc i ważenie na wadze, i ważenie w kombajnie, więc chcemy pokazać, jakie dajecie możliwości techniczne rolnictwu. Zaczęliśmy zasiewy kukurydzy na jednym poletku w gospodarstwie dziewczyn. I teraz tak, korzystaliśmy w tym przypadku z aplikacji FieldView, która umożliwia nam właśnie zarejestrowanie tego siewu, a właściwie tutaj może bardziej nawet odmian, które zostały w dniu dzisiejszym zasiane, ponieważ no, tutaj tych odmian jest sporo, to była ta kolekcja różnych odmian, no więc dzięki właśnie FieldView Plus było to możliwe właściwie i poza tym, że teraz ta mapka jest dość skomplikowana właściwie i dopiero bardziej czytelna będzie w momencie, kiedy na jesieni zarejestrujemy również zbiór tej kukurydzy, wtedy będziemy mogli każdą z tych odmian porównać, analizować, jak plonowała, przy jakiej gęstości, no i która odmiana najlepiej zachowała się właśnie na tym polu. Poza odmianą zarejestrowaliśmy również gęstość siewu. Tutaj mieliśmy różne małe anomalia wynikające, czy anomalia, różnice po prostu w tej gęstości wynikające z pracy siewnika. Mogliśmy w tym przypadku zastosować również skrypty zmiennego siewu kukurydzy, które są dostępne na platformie, ale w związku z tym, że było tutaj siane dużo odmian, dużo różnych odmian, a skrypty jednak generowane są dla jednej odmiany, dla odmian dekalb, zdecydowaliśmy się, że tego nie będziemy robić. No i cóż, teraz pozostaje właściwie czekać na żniwa i sprawdzić, jak każda z tych odmian się zachowała. Zakończyliśmy siew kukurydzy już w naszym gospodarstwie na przestrzeni sezonu. Zobaczycie, jak wygląda kukurydza po konkretnych zabiegach chemicznych. Także widzimy się w następnych, kolejnych odcinkach. Do zobaczenia na naszym kanale.